Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MCO, to przed wami kolejny odcinek z gry Serious Sam 3PFI. Zapomniałem chwilę tytułu. Pod stalową chmurą jest to kolejny poziom i niestety teraz cenzura wleci. Przepraszam, ale tak musi być. Hey baby, was your daddy a pilot? Because you are really freaking ugly. Okej. Cenzura była, niestety, także musimy jej wybaczyć. What's that, Prince? This is what it sounds like when doves cry. So. Także witamy panie i panowie Harpie. Jeżeli dobrze pamiętam, Harpie będą występować rzadko niestety, jeśli chodzi o tą grę. No ale poradzimy sobie ze wszystkim jak najbardziej. Karabin, sztumowa, amunicja. Super, super. Nagrywam to jedno po drugim, by the way. Także miejcie na uwadze, że wygram tak samo. Wszystko jest takie samo, po prostu nagrywam wszystko jedno po drugim. Alrighty, righty, roo. Kolejna hype'a jest tam. Zatrzymuję ją szybko, nie tylko jak wygląda. Tylko, że są hype niebezpiecznie w tej grze. I to fest! Dobra. YouTube, please don't ban me. Please don't ban me because of this level, okej. Okay. I'm a good boy, okej. Okay. Easy, ladies. There's enough Sam for everyone. Okej, okay, odpalę tę wiadomość, ale to też będzie ocenzurowane niestety. Także bye Harpio, miło było. Okej, okay, podstawową chmurą jest to jeden z moich ulubionych poziomów w sumie. Tak zobaczymy, czy pamięta mnie dokładnie tak samo. I zanim tutaj zapyta, nie dlatego, że tutaj jest nagie piersi w tym poziomie. Nie dlatego, także proszę przestać. Proszę przestać, okej. Okay. To jest bardzo fajny poziom z innych powodów, okej? Okay? Z innych powodów. Cieszę się, że się rozumiemy. Ale pia nadciąga! Mam dużo amunicji do właśnie karabinu, właśnie po to. Żeby hype na tym poziomie załatwić. No lecą dwie, to jest bliżej, trzy nawet. Widzę po ilości kul, które są cztery. Teraz już trzy. Teraz już dwie. Okej. Okay. Widzę cień. Tu chyba jeszcze jedna była, nie jestem pewny. Może zwątpiła. Jak zobaczyła, jak szatkuje jej koleżanki. Nie, jest jednak. Oczywiście nie będę każdej hype z osobna cenzurował, to byłaby tragedia i masakra. Więc no. Pamiętam, że nagrywałem kiedyś. Chyba ta osoba nazywała się Lukelos. Czy Luki, czy jakoś tak się nazywała ta osoba. Starego Crossa w samej trójce robiłem z nich live'a, jak pamiętam. Lukelos się nazywała ta osoba, bo jestem prawie pewny. I tam nie ocenzurowałem na streamie i nie wiem czy mi... To były stare dzieje, że mi w ogóle streama nawet mi go nie zablokowali. Nic, zero. Wszystko było tak normalnie w grze, więc nawet mi go nie zablokowali tego streama. To były czasy, panie i panowie. Na YouTubie. A nie to co jest teraz, świadostwo. Okej, okay, fajne jest to, że jak zabiliśmy tego Arachnoida, się pojawiła reszta przeciwników. Bardzo fajna sprawa. Mamy co? Daje żołnierze, okej, okay, a gdzie są bezgłowi? Bezgłowi byli fajniejsi niż ci. Po prostu nie tego, żeby są łatwiejsi do walki, tylko po prostu tak nostalgicznie, nie? Bezgłowy mi się trzaskać, no ale... Nie można mieć wszystkiego. Ten odcinek oczywiście będzie annoying do edytowania, niestety. Mam nadzieję, że on się podobał poprzedni, bo mi się podobał. Oczywiście dalej się jąkam, bo czemu nie? Czy tu może przeskoczyć przez ten mur? Jestem prawie pewien, że się da. Jak się jeszcze odbiję od tej skrzynki, tutaj byłoby fajnie. There we go, przeskoczyłem na drugą stronę, nie mam pojęcia po co. Bo tu jest sekret na C4. Bo chyba na tym poziomie będzie mniej C4, także fajnie, że mamy to przedwcześnie. Teraz tak, raz stąd wyjść. Ten, dobra. Hopla, zajebiście. Nie wiedziałem w ogóle, że to jest sekret, bo chciałem przez mój przeskoczyć. A tu się okazuje, że jednak eksplorować w tej grze warto, ale miałem wojskę. Okej, okay, co mi mówi tutaj ta ładunek C4? Piękna sprawa. Jestem zły na siebie, że tak mało używałem C4 w Serious Samie 4, jakie dostaliśmy. Bardzo rzadko, okazyjnie używałem tego C4! Wow, mieciaki przeszły. Myślałem, że idzie za mną. Albo gdzieś z boku, a tu się okazało, że przede mną. Jesus Christ. No okej. Okay. Dobrze, poziomie zaczęliśmy, już 5 minut tutaj spędziliśmy. No, powiem wam grubo. Tu ma amunicję. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Tu chyba będzie ten sekret z wyrzutnią rakiet. Z wyrzutnią kul. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest ten poziom. Bum!
Okej, przejdziemy sobie w widok normalny. I tu chyba będą arachnoiny małe też, nie? One są różowe w tym Siriusamie. W trójce, Boże, skąd mi się mieli? W czwórce były żółte. O to mi chodziło. Jak nie trafiłem tej beczki? Albo ona wybuchła. Fok. Oho! Będzie boom! Pamiętam jeszcze. Kałabunga! Jesus! A ten mózg jakby tak... Nie rozwalił się, wiecie, na kawałki, czy nie rozwalał na boki i tak dalej. Jesus Christ, Sam, do you have to blow everything up? As a matter of fact, I do. A Queen mówi, czy musimy wszystko rozwalić, bo rozwaliliśmy w czwórce Watykan. To, czy ktoś wie, czy ten kod po coś jest? Bo on widzę, że jest napisany odwrotnie. FC06849037 albo F63. Jeżeli to po coś jest, to dajcie mi znać. Jestem bardzo ciekaw, bo to było ukryte za deskami. Jestem bardzo ciekaw, czy po coś to jest. Ale tak, no rozwaliliśmy sporo rzeczy w czwórce, dlatego Queen komentuje, że muszę wszystko rozwalać. Bardzo fajna rzecz. Bardzo fajny detal. Planowany 10 lat temu. Okej, coś tu na górze jest, czy na górze po prostu tak? Na górze jest dalsza droga. Możemy przejść na drugą stronę? Yes, we can! A cóż tu się kryje tutaj? Miejsce, które to znalezione, elektryczność. Bardzo fajnie. Przyda się jej to bardzo. A my jesteśmy z powrotem po prostu w drugiej stronie. I to był sekret, którego nie znalazłem wcześniej. Dobrze, że się wyciłem w takim razie. Okej, idziemy dalej. Raczej tutaj nas nic już nie czeka. Dwórka. Dostalibyśmy dopiero tutaj, czy mielibyśmy wcześniej? Bo wiem, że strzeliłem gafę na trzecim odcinku, że byśmy nie mieli jeszcze dwórki. Abyśmy mieli, na spokojnie. Dwórka i strzelbę nawet są mi powiedziane, żebyśmy mieli. Więc ciekawie. Ops! Myślałem, że się nie wyrobię. Właściwie clear są tak powolne w tej części, że to jest niesamowite po prostu. That is good! That is nice! To ładnie się odbiło, Jesus, nie rób tak więc. Wiem, że mi się odbija. Mogę ci wyjąć oko? Uderz mnie. O! Jej! Mamoczko! Ktoś chce oczko? Nie? A ktoś chce oczkiem? Oho, czy to było tutaj na górze? Czy mi się zdawało? Nie, zdaje mi się, bo tutaj... Oh shit! Jest jak to jest gin. Dobra, pięknie. Oh, poor baby! Did someone step on your anthill? Sekret? Czyżby? Nie, po prostu taki mini magazyn. Schowany tutaj, okej. Charlie tam tutaj już gasuje. Nie będziemy się im przejmować aż tak bardzo. Nas nie widział w ogóle. Ale jaja. Oh shit! Tylko to ci chciałem zrobić. Na spokojnie, Charlie. Jesus. Trafiłem go. Jego też. I ciebie też. Bo czemu nie? Okej, okay, ich tu jest całkiem sporo tych arachnoidów, jeżeli dobrze pamiętam. I trafiłem go. Co za arachnoid, patrzcie, nieśmiertelny. Dopiero teraz, tak, to są kule. Co już nam podpowiada, że tutaj będziemy musieli troszkę poskakać. No tu nie dostajemy się, nawet gdybyśmy chcieli. Pyk! Okej, tam jest kolejna arachnoid przed nami. O, już blisko nas. One są szybkie. Tak, tam jest wyrzutnia kul, dokładnie. Ja na szczęście pamiętam, jak tam się dostać! Potrzebuję minigana. Pilnie. Dobra, kabin już tu, bla bla. Jeszcze idą gdzieś. Widziałem, jak to i tak gdzieś. Nie? To dobrze. To moje kroki, czy nie moje kroki? To jest podejrzane. Ten mój tu jest i bez powodu, ponieważ możemy... A, tutaj jesteś. Możemy po tym murze tutaj wskoczyć, jeżeli dobrze pamiętam. Jest tak specyficznie ułożony. Chociaż może nie pamiętam właśnie. Tu są beczki. Okej, okay, to źle pamiętałem. Kule, sekret odnaleziony. Tu możemy jeszcze wejść, jakbyśmy z jakiegoś powodu chcieli. Bezużyteczny sekretny obszar odnaleziony. Okej, okay, dzięki.
Takich miejsc macie całkiem sporo, powiem wam szczerze. Okej, bez użyteczny obszar odnaleziony. Spoko. Dobra, tutaj Arknoid grasują cały czas, tak musimy być ostrożni, słuchać krzyków tych arachnoidów, a my zbierzemy sobie ten sekret. Ten sekret wymaga od nas, żebyśmy się dostali chyba najpierw na to, albo gdzieś jakoś inaczej, nie pamiętam. Nie wiem, czy dostajemy się na to stąd. Dostaliśmy się, okej, dobra, nas, czyli tutaj musimy wskoczyć, dobra, stąd spokojnie. O, już mi coś goni, świetnie. Ja nie byłem przygotowany na to. Chyba gdzie? Nie mam pojęcia, chcę ten sekret zebrać, nie? Musimy tam skoczyć następne. Gdzieś tam. Coś biegnie, tutaj. Okej, okay. Tyle? Nic więcej? Muzyka dalej gra. A to jest Arachnoid, dobrze. Dobrze, że poczekałem, jestem szczęśliwy, że poczekałem. Ty jeszcze mnie widział? Nie? To dobrze. Arachnoid, młody. I teraz mam zagwozdkę, czy on wygląda lepiej w trójce niż w czwórce? Mi się wydaje, że wygląda lepiej w trójce. Czy większość z tych potworów i kosmitów wygląda lepiej po prostu w trójce niż w czwórce? W czwórce wyglądają tak komiksowo. Nie mam pojęcia, jak to opisać. Wydaje mi po prostu wyglądają komiksowo. To może jest złą rzeczą. Sekretne działo odnalezione, zajebiście. Coś tu jeszcze jest oprócz niewymodelowanych dachów? Więc jedziemy sobie tutaj. Tu coś widzę. Sekret odnaleziony. Zajebiście. Jest, jestem rozkręcony na tym poziomie. Sekrety za sekretami. Jesus Christ. Pamiętam, jak się męczyłem kiedyś, żeby tutaj wejść. I za cholerę nie mogłem. Za Chiny nigdy, po prostu przenigdy nie mogłem tam wejść. Ale teraz się wykazałem umiejętnościami i wiedzą. Nie, kto pomyślał, że takie coś pomaga. Tu też sekret? Nie. To jest zbyt oczywiste. Magazin? O, tu jest laser gun kolejny schowany. Tak, ja bardzo lubię laser guny, powiem wam szczerze. Sekretny laser odnaleziony! I shot myself. Jesus, okej, okay, kolejny laser odnaleziony. Mamy 74 amunicji. Fajnie, teraz sobie są na każdym poziomie? Na każdym? Bo aktualnie to mam. Zabraliśmy już 3, nie? Sekretne lasery. Więc powiem wam grubo. Rzeczywiście amunicja jeszcze do niego, nie? Ta właśnie fajnie sprawdza to, także jestem happy. Czy właśnie wybuchnęliście sami siebie? I'm okay with this. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, szybciej giniecie jak przysteluję, okej, okay, dobrze wyjeść. No oczywiście do arachnoidów nie wypada się zbliżać, tak? Bo mają swoje ogonki i mogą nas ukłuć. Dźwignąć tymi ogonkami, a to jest nie fajne. Chłopie. No właśnie, dokładnie tak. Sieć na miejscu. Okej. Okay. Coś tu jeszcze do nas kroczy. Tutaj się arachnoid kryje. Ja ci dam. Paniaczku, ty. Amunicji mi chronić. Wow, shit, okej. Okay. Never mind. Tatuś się wkurwił. Nie dziwię się w sumie. Ale coś miękka fitta stary teraz, jak ja mam takie cuda technologii. Pięknie, idealnie w punkt. Więcej jak noidów. Bo tu się od nich roi, więc. Ja się nie dziwię w sumie. Tam jest jeszcze jeden. Okej, okay, i powinno być teraz chyba czysto, chociaż na chwilę. Nie, jednak nie jest, okej. Okay. Już coś do mnie idzie. O, bo idę do rakiet, super. O, tutaj jest kolega. Ja ci dam je zachodzić od tyłu. Teraz wszystko, przynajmniej na razie. Gdzie sporo klejów za chwilę. Musimy się przygotować. O, gdzie? Tutaj kolega. Nie ma panie, a jak to idzie? To mnie się nie strzela, mnie się kocha, mnie się uwielbia, jestem serious samem. Nie, przepraszam. Powiem to samo, co mówiłem w czwórce, jestem serious sam, największy skurwysyn na planecie Ziemia, miło mi poznać. Może tak zadziałała. Może tak zadziała. Jest tylko życie. Nie wiem, czy po drugiej stronie coś jest. A
Ale mi się jak... Nie, tu nie ma nic, okej. To mi się nie ganie jeszcze i do niej, bo tu jest sporo clearów. No właśnie, także my sobie poradzimy tutaj rakietnicą jak najbardziej. Bo dwójką byśmy nie wyrobili raczej na nich wszystkich. Musicie wiedzieć, czego użyć w danym momencie. Jeżeli czegoś widzicie dużo, to musicie sobie oszacować, czy wyrobicie się, czy nie. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć i ogarniać. Czy wojna Rachnoitra będzie na końcu? Nie jestem przekonany co do tego. Zbierzemy co możemy. Te 4 mamy full. Przydałoby się z tego skorzystać. O, jeszcze lecą? Okej. Okay. I chyba Arachnoid tu przyjdzie zaraz. Come get some. To jest... on może powiedzieć, że mówi to w akcencie come get some, no nie? Tylko jako sam, bo to jest Seal sam, więc... Ha! Jokes! Very funny! Bum. Co to było? Okej, panie Arachnoid, ja wiem, że pan tu jesteś. Dlatego robisz papa. U ciebie jeszcze jedno? To wyglądało. How you like me now? Okej. Dobra. Nic tu nie ma. Okej, możemy chyba iść dalej. Tylko sprawdzę, czy coś czegoś czuję jeszcze nie mam przypadkiem. Ale nie sądzę. Jeżeli jest, oczywiście to pominę. Trudno się mówi. Gdzie jesteście, no? Ja cię widziałem. Nie ukryjesz się przede mną, ja cię widziałem. Dokładnie. Nie wychylaj, jak ktoś celuje na ciebie, okej? Okay? To jest bardzo ważna lekcja. To coś pisze jeszcze. O, no, was to brakowało mi, faktycznie. Piękne, te krzyki są piękne, mimo wszystko. Widziałem filmik zajebisty. Gdzie jest ten gościu, co jest tak śpiewa? I zamiast tego jest kamikaze wklejony. Jest piękne. Nie mam pojęcia jak to znajdziecie, no ale spróbujcie jakoś. Tam idzie biomechanoid niebieski. Jeszcze raz go widzimy? Nie, chyba nie. Chociaż może. Chociaż może. Tak, pierwszy raz, wow. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Jak nie amunicji zaraz do karabinku, ja mam tutaj do przejrzenia jeszcze miejscówki. Okay, chyba cisza i spokój, tak. Cisza i spokój. Biomechanoid niebieski, działo SBC. No i zobaczcie, jak te biomechanoidy wyglądają zajebiście. Poczekajcie, gdzie to jest? Biomechanoid mniejszy, niebieski, bardzo ładny. Bardzo ładnie wygląda. Biomechanoid mniejszy, tak, biomechanoid większy. One zajebiście wyglądają, lepiej niż w czwórce. I'm sorry, ale te macki do mnie nie przemawiają. Nie jestem koneserem macek, co mam powiedzieć. Tak. Kontynuujmy. Mamy życie. Tu jest coś schowane. Drzwi. Spoko. Okej. Okay. Dziękuję też za... Boże, widziałem to na fioletowo, bo patrzyłem przed chwilą w kamerę, czyli tutaj na światło i tu też ciało miałem fioletowo przez... moją lampkę, ale to było dziwne uczucie. Dziękuję za powiedzenie mi, co ta kwiatka oznaczała na trzecim poziomie. Bardzo się cieszę, że w końcu wiem, że to był sekret speedrunnerów, który pomyślał. Czyli dziękuję bardzo. Miejsce, które odnalezione, a tutaj pisze, że jestem zajebisty. Sirius sam... Aha, że nie jest bohaterem, aha. Okej, okay, to trochę mnie to uraziło. Ja tylko trochę, bo jestem zajebisty. Jak przejść do ciebie, żeby nie umrzeć? Bo chcę C4 ci wywalić, wiesz? Tutaj? Pięknie, udało się. I pająk z chmury. Dobra, na was się przyda w sumie... W sumie nie wiem. Pist? Pięknie. Przeżyłeś, jakie te? Przeżyliście, to jest coś nowe akurat. Byłem w szoku trochę teraz. Mój Boże. Okej. Okay. Pająki, pająki, co? Spider, 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 mushroom, mushroom. Pop. A ty pajączku. Oho, kolejny Arachnoid idzie. Ale ten poziom będzie znacznie dłuższy poprzedniego. To trzeba przyznać. Z tym samym to był poziom, który zajmował... Ile? 20 minut niecałe? Więc może go było przejść w 10, albo nawet mniej, jakby się człowiek postarał. By wiedział co, gdzie i jak, więc...
Że pająk po lewej jest, muszę uważać. Bo jest, żeby mnie dojechał. Okej, nie ma go. Spoko, mi to pasuje. Kolejne idą. Ja wam dam. Ja wam dam. Nie ma. O, całkiem sporo ich idzie, nie powiem. Ach, no i z tyłu. Spaniela. Pamiętajcie, że ach, no i mimo wszystko są mądre bestie. Więc trzeba na nie uważać pod każdym pozorem praktycznie. Okej, okay, tatuś jeszcze. Tatuś to gorzej niestety. Ginchai Lee. O, zajebiście, myślałem, że zdąży. Chyba umarł, nie jestem pewna, ale ten krzyk chyba za to, że umiera. Tak mi się wydaje. Dobra, tu jest teraz w ogóle u góry, nie mam pojęcia jak go zebrać. Chociaż może mam pojęcie, poczekajcie, poczekajcie. Tak, wiem, że tu jesteś, bo tutaj szczerość, ale nie ruszyłeś za mną, więc... Wow, 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 guys! Guys, 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 chill the fuck out! Chill the fuck out! A mi nie brakuje, to w ogóle mega szczęśliwy z tego powodu. Guys, tu jestem! Nie widzieliście, gdzie wasz kolega poszedł? Zresztą nie. Okej, okay. Tu mamy oczywiście kulę, sekret odnaleziony i za chwilę będzie jeszcze jeden sekret odnaleziony. To nawet pomaga nam to w sumie. O, on tego nie przestrzelił. Ops. Ops. I... O, po krawędzi muszę przejść sam. No, tak nie może być, wiesz? Twoje są takie... Jego są takie wielkie, nie? W sensie... On potrafi małych kroczków robić. Gdzie jest shift, to taka z Minecrafta, to by się przydało. Okej, okay, i teraz tu? Tak, sekrety parkour znalezione, zajebiście. Ja mam pojęcie, ile sekretów zdobyłem, nie wiem czy wszystkie, pewnie nie. Bo to jest święto, gdybym zdobył wszystkie sekrety, nie? No, tam wejdziemy, to będzie arena, także musimy się przygotować. Jest wiele miejsc, których nie odkryłem, także... których mnie po prostu nie było, bo uznaję je za niepotrzebne. Więc wydaje mi się, że pominałem tak sporo. No ale... I tak zdobyłem dużo, więc jestem szczęśliwy. Spierdalam stąd. Słyszałem pająka. Nie mam pojęcia gdzie. Tutaj. Dwa nawet. Okic, czy jeszcze? Oby nie, bo zbieram rzeczy. Pamiętam, zawsze bałem się właśnie do tych budynków, o jeżeli pająki nie dojechały. I no to się boję. Chociaż już trochę mniej oczywiście. Dobra, tu jeszcze pozbieram sobie szybki tour dookoła. Tu są pajączki jeszcze, ale nie chcę, żeby tam wchodził, ewidentnie. Więc tam wejdę. Okej, okay, schowany z tyłu magazyn. Okej. Okay. A co pajączki? Tu, myślałem, co się rusza. Co pajączki chronią? Tu jest Big Papa Pająk, znowu. Co wy pajączki tu chroniłyście, co? Takie rzeczy. Ciekawe, co mogą się pojawić. Tu jeszcze arachnoid chodzi. Wybuchnął beczkę, co za koleś? Pojawili się, no właśnie, pojawili się po prostu teraz. Gdzie na słuchaj, bo już zrobiłem kółko. No się pojawiłem cały czas na nowo, ciekawe. Alrighty, roo, panie i panowie. Co my tu mamy, co to było ci? Życie plus 100! Damn! Jest wielka piramida. A my zaczynamy walkę. Czy ja tym zestrzelę? O, ciężko się hype'ie, strzela! Sekietica, to jest bardzo skuteczne! Dobranoc? Dobranoc? Gdzie następna? No, come on, chodźcie na sama. Sama wystarczy dla każdego. Myślałem, że trafię. Byłoby tak zajebiste. No! Yeah, git. Bo nie chcę mi się strzelać już, nie chcę mi się celować, także... Patrzcie, jak takie to w ogóle do góry leci, jak to ma zasięg. Wow. Pamiętam, że wnętrza piramidy i te małpy, które tam będą, to... Nie będzie nic przyjemnego dla mnie do nagrywania, no ale wiecie. Trzeba sobie radzić, nie? Rakiet więcej, bardzo mnie to cieszy. W ogóle się mylicie, chyba to jest ekskluzywny poziom dla hype tylko. Właśnie nie tylko, ale głównie dla hype to jest ekskluzywny poziom. No celuj. Dziękuję, miło było.
Coś jeszcze leci do nas? Nie, całe szczęście. Okej, przesuwamy się do przodu. Wspieramy oczywiście rzeczy z powrotem. Wszystko, dokładnie. Strzelba full, jakie ty full. Kolejne hype się pojawiły. I tu chyba z tyłu, nie jestem pewny. Podejrzana sprawa. Bardzo podejrzana sprawa. A tam jest Sphinx. Patrzcie na to. Jak strzelacie serią z karabinu do hype, to celujcie w dół. Bo one lecą w dół. Jakiś dziwny sposób trafem, no nie? Taki spiel po prostu ciągnąć myszkę w dół. Tam się pewno zawsze uda ubić hype od razu. Magazynku starczy na 3. Na to by wychodziło. Chyba mi trochę uciekła, niestety. Ale w ogóle w dół nie chciałeś na początku, nieźle. Czyli ściana tej nie rozwalę. Co się dzieje? Aaa, statek, no tak. Kolejna luta war. To jest kolejny boss. Yep. To jest kolejny boss, jak najbardziej. Jednak nie rozwalimy go jeszcze teraz, rozwalimy go później. Jeżeli pamiętam dobrze. Musimy rozwalić mu te kulki, z których wychodzą przeciwnicy, bo on teraz przeciwników do nas zsyła. Widzicie, gnałem jego nie już. I kamikaze i wszystko, także musimy się pilnować i jeszcze elektrycznością nas nawala, także musimy podwójnie uważać. Wiem, że kamikaze leci, ale bardziej mi interesuje uszkodzenie tego statku. Musimy mieć spokój. Dawaj. I oczywiście przeciwnicy będą lecieć z tego miejsca, gdzie on celuje, więc to jest akurat plus. O, i są bez głowy, moi ukochani. W końcu się pojawił jakiś bez głowy. Okej. Stąd? Tak. To zwalimy na szybko. Żeby się nie pojawiło już nic. I ostatnie? Nie, przedostatnie, okej. Oho, a zdążyli się z tyłu zespić. Wspaniaczki, okej, brakuje mi amunicji. To jest zły znak. Potrzebuję sobie zachować właśnie, żeby to ostatnie rozwalić. No jakie ostatnie? Jeszcze ma sporo. A ja nie mam amunicji. Więc fuck me. Come on, rozwal mu to. No powiedzmy, że mi się udało. Trochę przeciwnikami zajmę teraz. Ja na pewno bym chciała, żebyśmy użyli rakietnicy. Jednak ja się nie zgadzam. Come on, nie mam 3 minut tego dostać. Podatuję już, czy jeszcze nie? Jeszcze dostaję, okej. No to musimy sobie poradzić z tym, co mamy, okej. I on będzie jaskił to przeciwko coraz więcej, tak musimy sobie poradzić, no, nie ma rady. Może tym. Może faktycznie laser gunem. Nam się to uda. Dobra, 12 pocisków muszę je zachować. Po prostu rakiety wyślę i tyle. O, leci, widzicie? Po lewej. Byk, cwaniaczek. O, jest po statku, odlatuje, ucieka, widzicie? Wszyscy zniknęli, a on odleciał. Nice. Mówię sobie do karabinku, super. Rozwalony. They're escalating. Tell me something I don't know. Sorry, just thinking out loud. The scientists were able to decipher a map. Apparently, there's another Syrian chamber beneath the Great Pyramid. The map calls the pyramid the tomb that hides a tomb. Ah, mumbo jumbo, my favorite. Here's the weird thing. There's no direct way in. The map just shows this isolated bubble. The words on it say, the Sphinx is the key. Whatever that means. I think it means the Sphinx is the key. Now, if you'll excuse me, I'm off to blow up a big stone kitty. Sam, the scientists are almost positive we can figure out a solution. Tell them I already thought of one. Sam, you can't blow it up. It's a priceless artifact. They'll just have to build me. Sam, this is ridiculous. You can't... Sam doesn't give a fuck.
O, to był bardzo fajny poziom. 10 na 13 sekretów, tylko 3 sekrety pominąłem. Fuck. High score mam na tym poziomie, wow. Ciekawe, bardzo ciekawe, bo trochę go rushowałem. Ale no cóż, okej. Okay. Milczący mistrz zagadek. Następna konkurencja, następny poziom przed nami. I to będzie już 6 odcinek następny, który pomyślał. Także cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że ten poziom wam się podobał. Przepraszam za cenzurę, ale wiecie, jak jest na YouTubie aktualnie. Nie można pokazywać czegoś takiego na YouTubie. A pamiętaj, na Twitchu można, bo są teraz te osoby, które pokazują trochę więcej niż mogą, albo są w kostiumie kąpielowym i robią streamy, jak pływają, jak są wszystko w łóżku. Jak tak można? No ale nieważne, nie będę o tym gadał tutaj, nie będę o tym gadał teraz. Zapraszam was na kolejny odcinek. A na razie, cóż, trzymajcie się, moje znajomości, pa, i zapraszam was na kolejne odcinki z Seriusa ma czwórki. Trójki, trzymajcie się, pa, pa.